wiemy, że to jest taka postać, w którą my wierzymy, bo ona jest przez to bardziej ludzka, nie jest papierowa. No mnie się wydaje, że Mariniak jest nim główną jakąś prawą. Bo... No w innych rękach on mógłby być po prostu koszmarem absolutnie na ekranie. W tej chwili grając tego Mariniaka, otrzymując znakomity scenariusz Krzysia Tapica i Jurka Gruzy, przejrzałem pierwszy raz ten egzemplarz i pomyślałem sobie, że ten Mariniak jest bardzo postacią negatywną. No, skupia wszystkie swoje najgorsze ludzkie cechy. Jest zawistny, jest chucpiarz, jest lizus i tak dalej. No, wahałem się, ale spróbowałem to zagrać. No i to był w odcinkach pokazywany. No i zdziwiłem się bardzo, że ten Mariniak jest osobą bardzo lubianą przez publiczność, mimo jego negatywnych cech. No brałem to pod uwagę, bo wydawało mi się, że to chyba dlatego ludzie to lubią, że nie widzą tego u siebie, tylko u znajomych. Odwrotnie właśnie. Myślę, że ludzie uważali, że ten inżynier to harcerzyk, którego nikt nie lubił. A tutaj jest taki facet jak my, tak? I zawistny, i czasami trochę lizus. I przez to też wydaje mi się, że właśnie pańskie role są po prostu bliższe widzowi dzięki temu, że daje pan radę, nie wiem jak, szczerze mówiąc. Bo to nie jest kwestia jakiegoś warunków fizycznych, które by do tego predestynowały. Ale daje pan radę zrobić z tej postaci zawsze człowiek. No urody nie mam, ale wdzięk mam.